Trzy sposoby na poprawę zasięgu Wi-Fi. Pierwszy to repeater. Uproszczając, załóżmy, że to jest wasz router. Rozsyła on Wi-Fi dookoła, jednak dobry transfer jest tylko tutaj. W takiej sytuacji możecie wykorzystać ten najprostszy i najtańszy sposób na rozbudowanie waszej sieci Wi-Fi. Po konfiguracji przechwytuje on sygnał z routera, żeby nadawać go dalej. Dlatego też mega ważne jest to, żeby nie umieszczać go na skraju możliwości waszego routera, a tam, gdzie sygnał będzie jeszcze mocny, bo tylko wtedy będzie on mógł ten mocny sygnał przekazać dalej. Drugi to access point. Tutaj nie korzystamy z powtarzania sygnału Wi-Fi, a łącząc się przewodowo, co bardzo ważne, z routerem możemy wypuścić znacznie więcej sieci Wi-Fi, dzięki czemu możemy działać na większe odległości, wciąż bazując na dobrym sygnale wejściowym i te sieci Wi-Fi wcale nie muszą się zazębiać. Trzeci to sieci mesh, czyli najbardziej zaawansowany twór, który działa przewodowo i bezprzewodowo, tworząc rozbudowaną siatkę węzłów, czyli routerów najprościej mówiąc, które komunikują się ze sobą, dbając o to, żebyś zawsze miał jak najlepszy zasięg. To zdecydowanie najbardziej zaawansowane, ale też najdroższe rozwiązanie. Tak, moi drodzy, poznaliście